Dzień dobry. Piękny dzisiaj jest dzień. Chyba zaczyna się już wiosna, słoneczko pięknie świeci. Jest coraz cieplej. Pierwsze takie niepewne jeszcze pączki pojawiają się na krzakach. No jest pięknie, cudownie, fantastycznie. Tylko ten cień koronawirusa, który nad nami wisi. Ale czy on musi wisieć? Porozmawiamy za chwilę o tym. Teraz chciałbym cię zapytać najpierw, czy ty coś z tego wszystkiego w ogóle rozumiesz? Bo ja chyba coraz mniej. Różne państwa, różne sposoby ochrony przed koronawirusem, różne restrykcje, różne metody, a ten koronawirus jakby tego w ogóle nie zauważał. Czasem tam, gdzie są największe środki ostrożności, ostro atakuje, czasem tam, gdzie te środki są lekkie, byle jakie, w ogóle nie atakuje. Zachowuje się, jakby w ogóle tych środków ostrożności nie widział, nie rozumiał. Może dlatego, że nie czyta gazet, nie ogląda informacji i dlatego nie wie, jakie zasadzki na niego przygotowaliśmy, jakie reguły człowiek sobie wymyślił, więc się do tych reguł zupełnie nie stosuje, żyje sobie swoim prawem, swoimi regułami. Ja to jakoś przestałem rozumieć, nie wiem, może ty rozumiesz, jeszcze powiem ci, że tak słucham różnych osób, które mają coś do powiedzenia na ten temat. Jeden utytułowany profesor mówi coś, inny równie utytułowany profesor mówi coś zupełnie odwrotnego, tak jakby nikt nic nie wiedział. I powiem ci, że jakoś przestaję się tym przejmować, zresztą od początku byłem pewien, że nie zachoruję, natomiast ogólnie tą sytuacją koronawirusową, pandemią przestaję się przejmować. Cóż mi obchodzą interferencje elektromagnetyczne w północno-wschodniej części Morza Południowo-Chińskiego. Nic z tego nie rozumiem, więc jakby pomijam w swojej głowie ten temat. Nie mówię tu, że nie trzeba, nie należy zachowywać środków ostrożności. Zresztą te środki ostrożności nie są jakieś takie straszne. Powiedzmy, no nie wiem, częste mycie rąk nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Jeżeli masz odrobinę chociaż kultury, to nie będziesz zionąć komuś w twarz swoim oddechem, tym bardziej nie będziesz w tą twarz kichać czy kaszleć. Dystans społeczny, te 1,5-2 metry, to mówiłem ci kiedyś o tym, to jest dystans bezpieczeństwa energetycznego. Zachowując ten dystans, w znacznym stopniu minimalizujemy możliwość oddziaływania energetycznego na nas przez inne osoby. Także to wszystko jest ok, to wszystko można zachowywać. Natomiast nie pozwólmy, żeby ta ciemna chmura pandemii, epidemii, czy jakkolwiek to nazwiesz, nad tobą wisiała. Cieszmy się tą wiosną, cieszmy się słońcem, cieszmy się tym, że przyroda budzi się do życia. Jest fantastycznie, cudownie. Ciągłe zamartwianie się niczym nie pomoże. Tu jest taka kwestia interpretacji, kwestia podejścia do życia. Możemy, prosty przykład, możemy cieszyć się tym, że słońce zaczęło wychodzić, że jest coraz cieplej, że będzie fantastyczna, piękna pogoda. Możemy też sobie tutaj w tym momencie pomyśleć, jak to. Zaczyna się słońce, zaczyna się ciepło, będzie coraz goręcej, będzie lato, upał okropnie. Jak myślisz, ta osoba, która się wszystkim cieszy, wszystko interpretuje na dobre, która jest pogodna i radosna, dostanie od życia prawdopodobnie coś innego niż ta osoba, która ciągle się martwi, ciągle jest zdołowana, ciągle jej wszystko nie pasuje, ciągle wszystko nie tak. Wracając do interpretacji, mam tu dla ciebie taki doskonały przykład. Może nie odnosi się do koronawirusa, bardziej do religii, ale to jest coś, co odkryłem niedawno i uważam, że jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. W Biblii jest napisane, Jezus powiedział, brzemię moje jest lekkie, a ciężar słodki. Cóż, niby fajnie powiedziane, ale
ta interpretacja, to tłumaczenie, które zresztą było robione najprawdopodobniej w okolicach średniowiecza, potem powielane, narzuca jakiś ciężar temu stwierdzeniu. Brzemię, ciężar, coś strasznego. Ostatnio spotkałem się z zupełnie innym tłumaczeniem. Brzemię i jego znaczenie. Jarzmo i jego znaczenie. W skrócie to tłumaczenie brzmi: połączenie ze mną jest lekkie i swobodne, a to, co mam ci do przekazania, radosne. Te same słowa, różne interpretacje, a jakże inne treści niosą. Do tego chciałbym cię namówić. Chciałbym cię namówić do tej innej, właściwej interpretacji tego, co się dzieje, innej interpretacji rzeczywistości, odrzucenia niepotrzebnych zmartwień, trosk. Często martwimy się o to, na co nie mamy wpływu. Odrzuć to. Żyj swobodnie. Żyj lekko. Żyj radośnie. Staraj się wszystko interpretować na dobre. Zobaczysz, że twoje życie wtedy będzie inne. Twoje życie się zmieni. Nie będą nad tobą wisiały żadne chmury, żadne epidemie, pandemie, totalne światowe klęski. To wszystko niech przestanie ci zaprzątać z głowy. Jeżeli możesz coś zrobić, żeby to zmienić, rób to jak najbardziej. Jeżeli nie masz na to wpływu, jeżeli to jest tylko niepotrzebnym, zbędnym balastem, odrzuć to. Odrzuć to, bo życie w ciągłym zmartwieniu, w ciągłych problemach, które sami sobie ściągamy na głowy, to nie jest fajne życie. Ciesz się pierwszym wiosennym słońcem. Ciesz się tym, każdą najdrobniejszą rzeczą, którą życie przynosi. To jest prawda. Osoby, które podchodzą do życia lekko, swobodnie i radośnie, dostają od życia więcej lekkości, radości i swobody. Nie mówię tutaj o tym takim powszechnym pojęciu lekkiego życia. To nie o to chodzi, żeby nic nie robić i myśleć tylko o sobie. Nie, tu chodzi o to, żeby podejść do życia inaczej. Zachęcam cię też do kolejnych innych prób w tym względzie. Zachęcam cię do tego, abyś rozważył to, jak lekkie może być twoje podejście do życia, jeżeli wykrzesasz z siebie miłość, bezwarunkową akceptację, współczucie dla otoczenia. Wbrew pozorom to wydaje się narzuceniem sobie jakichś obowiązków, narzuceniem sobie jakichś zmartwień. Nie. Kiedy pomagasz innym, kiedy im współczujesz, kiedy chcesz dla nich dobra, twoje wnętrze się zmienia. Zmienia się twój wzorzec energetyczny i to ściąga tą lekkość, to dobro, to wszystko, co najlepsze, ściąga na ciebie. Także jeszcze raz, nie pozwól, żeby jakieś cienie, ciemne chmury, często wyimaginowane, ciężkie słowo, żeby to wszystko rzucało przerażający cień na twoje życie, które ma być nieustającą, piękną wiosną, pełną radości, kwiatów i szczęścia. Wiem, że to nie jest lekkie, ale spróbuj, chociażby czasami. Kilka minut dziennie, potem kilkanaście, coraz dłużej, a przekonasz się, że naprawdę twoje życie zrozumiesz. Twoje życie, ten świat, to wszystko jest piękne, cudowne i radosne. Z całego serca życzę ci, żeby ci się to udało. I pamiętaj, dziel się swoją radością, dziel się swoim szczęściem, dziel się swoim dobrobytem. Szczęście nigdy nie będzie pełne, jeżeli nie będziesz go dzielić z otoczeniem. Czy to będą ludzie, czy zwierzęta, czy chociażby taka zwykła, tak zwana nieożywiona przyroda, która również żyje. Tyle na dzisiejszy temat. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów. Znajdziesz tam porady dotyczące rozwoju osobowości, jak również zwykłe
porady, lifehacki na codzienne problemy, oczywiście subskrybuj mój kanał. Warto. Gdybym nie uważał, że warto, nie robiłbym tych filmów. Także zapraszam Cię również do subskrypcji. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.